No i proszę Państwa, witamy wszystkich po raz pierwszy w naszym skype'owym, performatywnym czytaniu sztuk. Zobaczcie, my mamy tutaj tyle sztuk, które w związku z tym, że nie możemy ich przeczytać w biurze albo w sali prób, no bo siedzimy wszyscy w domach, bo nam kazano i mądrze, to w związku z tym postanowiliśmy czytać je z podziałem na rolę przy użyciu skype'a. Pierwsza czwórka, która będzie obsługiwała, za przeproszeniem, czytanie tekstu. Ja teraz robię coś takiego, żebym mógł tutaj coś... A nie, nie wiem, coś bez sensu robię tam w tym sklepie, bo się nie znam. To jest sztuka, która jest zatytułowana Dogadzaj mojej żonie, Rene Heinersdorfa. I zastanawialiśmy się nad tym ze 2 lata temu, czy 3 lata temu, czy chcemy to realizować. Nie zdecydowałem się na to, żebyśmy tę sztukę zaprezentowali u nas w teatrze. Ale teraz taki nastał czas, że może warto zweryfikować rozmaite plany, bo plany często same się weryfikują, jak sami Państwo pewnie doświadczacie na własnej skórze. I dlatego chciałbym, żebyście Państwo przywitali wielkimi, gromkimi oklaskami Anię Cieślak, Ilonkę Chojnowską, Pawła Małaszyńskiego. A ja się nazywam Andrzej Neyman i będziemy czytali czwórkową scenę o zdradach, miłościach i zazdrościach. Bohaterów jest 4. Osoby: Karol, Oskar, Maja i Sabina. My jeszcze nie podzieliliśmy się tak naprawdę tymi rolami. W związku z czym, Pawle, drogi Pawle, którą chcesz rolę? Karola czy Oskara? Kiedyś grałem Oskara w Skrzydlatych Świniach, więc jeszcze raz postaram się wejść w tę rolę. Czyli Oskar. To trzeba umieć. Dobra, to ja w takim razie przeczytam Karola. Zostają dziewczyny, Maja, Sabina. Czy chcecie się podzielić, czy chcecie wylosować na przykład kamień, papier, nożyce? Co tam? Może być kamień, papier, nożyce. Dobra. No, czy do Ani pasuje Sabina? No, no okej. Okay. Do mnie Sabina? Nie wiem, co. Patrzę teraz na ciebie i widzę Sabinę. Dobra, zostaje Sabina. Skoro Paweł... To niech będzie Sabina w takim razie. My naprawdę nie wiemy. My naprawdę nie wiemy, kim jest Sabina, kim jest Maja. Wszystko będziemy poznawali razem z Państwem. W związku z czym ten wybór to też jest loteria. Uznajemy, że wylosowałaś Sabinę, zatem Ilonka będzie grała Maję. Ja nawet nie wiem, kto jest czyją żoną, więc... No dobra, słuchajcie, nie wiemy w ogóle, co się dzieje. Ja zaczynam, ja będę czytał didaskalia też, jeżeli pozwolicie, dobra? Ale tu chyba nie ma, czy są? No i czasami się zdarzą jakieś tam, na przykład pierwszy, gabinet w biurze, jest didaskalium, ściemnienie, odrobinę zbyt pośpiesznie to nie będę czytał, ale jakieś drobne są, malutkie, ale są. Będę no czytał tylko najszybszego neta. No tak, ale chcesz to robić na przykład w nawiasach, próbuję się wykręcić. Nie. Próbuję się wykręcić na wizji. Niech ona se kombinuje, albo on, niech się próbuje wykręcić. Natomiast... My to zagramy. Natomiast nie, takie rzeczy jak na przykład stoją na balkonie, tak? No to trzeba przeczytać, żebyśmy wszyscy wiedzieli, a przede wszystkim widzowie, którzy nie mają tekstu, żeby wiedzieli, gdzie się dzieje sprawa, nie? Na przykład teraz, sprawa się dzieje w pierwszej scenie, gabinet w biurze. Dobrze, wszyscy myjemy ręce, bo Paweł zakaszlał. Paweł kaszlnął. Dobrze. O, poczekajcie, mamy te środki. Jak Paweł będzie kaszleć, to wszyscy wycierają ręce specyfikami. Ale ja jestem na antybiotyku, mam zapalenie krtani. Dobra. To się okaże za 2 tygodnie. To dobrze, słuchajcie, bo nigdy nie zaczniemy, a jak nie zaczniemy, to na pewno nie skończymy. Dobrze, czyli jesteśmy w biurze. Nie wiemy, jakim biurze. W ogóle nie wiemy, w jakim biurze. Kto jest Karol? A, ja jestem Karol. Dobra. Czyli to jest moje biuro. Się okazuje po pierwszej kwestii, bo mówię, kto pana tu wpuścił? Pańska sekretarka. Nie zapowiedziała pana. Nie było to konieczne. Wręcz przeciwnie. Wciąż jeszcze ja decyduję, kto wchodzi do mojego gabinetu. Nie w tym wypadku. W tym wypadku? W moim wypadku. W każdym wypadku ja o tym decyduję. Nie wiedziałem o tej sekretarce. Że zapowiada osoby, które do mnie przychodzą? Nie, że ma pan z nią romans. Słucham? Miał pan? A skąd to? Jak to? Nalegałem, żeby koniecznie mnie wpuściła. Kiedy powtarzała, że to wykluczone, musiałem podać jej powód, co okazało się
nadspodziewanie skuteczny. Powód? Po co przychodzę? Próbuję telefonicznie połączyć się z sekretarką. Litka? Litka? Pani Litko? Pani Lidio? Gdzie ona jest? Wybiegła. Zdawało mi się, że płacze. Dlaczego? Co pan jej powiedział? Prawdę. Musiałem, inaczej nie wpuściłaby mnie. Jaką prawdę do diabła? Że od 2 lat sypia pan z moją żoną. Skąd mogłem wiedzieć, że to aż tak poruszy pańską sekretarkę? Przykro mi, jeśli popsułem panu szyki. Pan jest... mężem Sabiny. Miło mi pana poznać. I moja sekretarka pana wpuściła? Nie, po prostu dłużej mnie nie zatrzymywała. Dlaczego? Wybiegła. Wydaje mi się, że z płaczem. Już pan to mówił. Przykro mi. A to też by pan powiedział. Tak? I co? Jak to co? No co panu chodzi? Już powiedziałem. Od 2 lat ma pan romans z moją żoną. Ale ja nie znam żadnej Sabiny. Poznaliście się 2 lata temu w listopadzie na koncercie filharmoników berlińskich. W foyer. Podczas przerwy. Pan był tam z córką, moja żona z naszym synem. Urocze dzieciaki. Jak mała... jak ma na imię? A proszę nie mieszać do tego mojej córki. Ma na imię Viola. Viola. Piękne imię. Mój syn ma na imię Wiktor. No Wiktor, Viola, no co mają dzieci do tego? Nic. Jest pan dokładnie typem faceta, jaki moja żona uwielbia. Co pan ma na myśli? Mimo, że sprawia pan wrażenie nonszalanta, jest pan trochę spięty, chociaż jest pan mądry. Wydaje się pan trochę nieokrzesany i jest pan wydawcą. No, wydawcy? Należą do preferencji pańskiej żony? Uwielbia wszystko, co ma związek z dziennikarstwem. Edytorstwo, słowo pisane, wydawców. A pan czym się zajmuje? Rysuję komiksy. 3 wesołe kangury? Albo chłopiec z wielkim kapeluszu? Nie czytał pan? No, nigdy o tym nie słyszałem. No, ale niech będzie, możemy czasem wydrukować pańską jedną czy drugą historykę, a tymczasem proszę opuścić mój gabinet i w przyszłości zgłaszać się do nas na drodze oficjalnej. Proszę nie przysyłać oryginałów, ponieważ niezamówionych materiałów nie odsyłamy. Początkowo tylko kilka razy pan do niej dzwonił. Do koncertu Academy of Saint Martin in the Fields w styczniu. Wtedy znów się spotkaliście. W przerwie, w foyer. Od tamtego czasu wasza znajomość nabrała rumieńców, a po koncercie Królewskiej Orkiestry... Koncert Gibow? Koncert Gibow z Amsterdamu zaczęło się na dobre. Byliście na nim sami, bez syna i córki. Ale nie wiem, o czym pan w ogóle mówi. Przepraszam, ale mam tu pewne dokumenty, które powinien pan znać. Zdjęcia z Paryża, pamięta pan? Kongres wydawców w weekend, kiedy żona powiedziała mi, że musi odwiedzić ojca. Skąd pan... A, albo to. Wzruszający e-mail, który napisał pan do niej, żeby się zastanowiła nad spędzeniem 2 dni urlopu w Portugalii. Portugalia? Albo to na przykład. Przysłał pan swoje zdjęcie z premierem. Niezwykle imponujące. A włamywał się pan do skrzynki pocztowej swojej żony? Nie. To było znacznie prostsze. Co to znaczy prostsze? Pamięta pan imię... Pamięta pan e-mail od mojej żony, w którym proponowała założenie adresu mailowego wyłącznie do korespondencji z panem? No, żebyście mieli przynajmniej wspólny, wirtualny dom. Skoro nie macie prawdziwego. Jakie to poetyckie. O, sam to wymyśliłem. Przepraszam, że panu przerwę. Żonie złożyłem mailowo taką samą propozycję. Oczywiście w pańskim imieniu. Tyle, że to była moja propozycja. No cóż. I w ten sposób każdy pański e-mail i każdy e-mail mojej żony trafiał na jeden z 2 założonych przeze mnie adresów. Potem je tylko przesłałem dalej. Zaraz, o proszę bardzo. I archiwizowałem oczywiście. Mówisz, szantażuje mnie pan? Nie, dlaczego? Chcę je panu podarować. Może je pan kiedyś wydać. W przyszłości. Moment, czego pan chce? Żeby pan przestał. Nie, niech pan posłucha. Nie brakuje panu oryginalności. Z pewnością. Jest pan zdesperowany, chylę czoło przed panem, że mimo wszystko, jak widzę, zachował pan poczucie humoru. Zastanowię się nad tym, co pan powiedział. W spokoju. Czy mogę jednak prosić, żeby pan wyszedł? A nad czym chce się pan zastanawiać? Nad tym, czy przestać?
co przestać? No spotykać się z pańską żoną, to znaczy pisać do niej i tak dalej. Ależ nie. Zupełnie źle mnie pan zrozumiał. Wręcz przeciwnie. Słucham? Musi pan przestać sypiać z nią jedynie raz na kwartał i wysyłać jej zaledwie 2 maile w miesiącu. Słucham? Na dłuższą metę trochę mało, nie uważa pan? Dobrze, powiedziałem panu. Że... Na początku miał pan tyle pomysłów. Słucham? No, lodówka turystyczna na piknik we dwoje, kolekcja kompaktów z uforami Bacha od Glena Gauda, Polęga Lęga, składana hulajnoga. Ale wylicza pan nasze prezenty dla nowo pozyskanych klientów. To nawet sam pan ich nie kupował? No często ja je, wie pan, kreowałem. Ach, tak. Wie pan co? Przydałaby mi się lampka LED-owa do laptopa. A na USB? No jeżeli pan chce, to ja zaraz panu dam. O, i jeszcze pióro firmy Faber-Castell. Zaczyna pan być bezczelny. Jest tylko dla klientów, którzy nas prenumerują od ponad 25 lat. Dlatego proszę. W każdym razie uważam... Niestety uważam, jest mi bardzo przykro, ale uważam, że wasz romans słabnie. Pan obojętnieje, z biegiem czasu zaniedbuje ją pan, no to wręcz bezduszne. Ale... W zeszłym miesiącu wysłał jej pan tylko jednego maila. Proszę, łącznie 8 zdań. I znowu nie chce pan podać jej terminu przedłużonego weekendu. I nie było 4-częściowego zestawu garnków do gotowania. No nie mogę, no przecież ja jestem niewolnikiem swojej pracy. Ale myślałem, że zajmuje pan wpływową pozycję. No. Wszyscy ludzie mający wpływową pozycję są niewolnikami struktur, w ramach których sprawują władzę. Ja też. Proszę posłuchać. W moim małżeństwie nie układało się dobrze. Żona często była w złym humorze, przeciążona obowiązkami, opieką nad dzieckiem, podejrzliwa w stosunku do mnie. Ale odkąd pan wkroczył w nasze życie, nagle wszystko się zmieniło. Odżyła. Stała się całkiem inna. Mogłem spokojnie rysować, wychodzić nie tłumacząc się, dokąd idę. Czule zajmowała się naszym synem. Wszystko wyglądało wspaniale. A potem? Z czasem, kiedy pańskie zainteresowanie coraz bardziej słabło, kiedy z coraz większym opóźnieniem odpowiadał pan je nam. Kiedy coraz z większym opóźnieniem odpowiadał pan jej na maile, coraz częściej odwoływał zaplanowane spotkania, sytuacja stała się jeszcze gorsza niż przedtem, rozumie pan? A już szczytem wszystkiego było to, że zaproponował jej pan pracę korespondentki w dziale mody w weekendowym dodatku do pańskiej gazety. A potem? Potem nigdy więcej nie powrócił pan do tego tematu. No wie pan, no ja nie zawsze mogę przeforsować to, co chcę. No cóż, tak w życiu bywa. No ale decyduje rada nadzorcza. No ja myślałem, że no, pan jest radą nadzorczą. No owszem. Żona wysłała panu 2 artykuły o pokazach nowych kolekcji. Uważam, że były bardzo dobre. Pan je zna? Oczywiście. Zostały zdeponowane w wirtualnym domu, pamięta pan? Gdyby je pan przeczytał, zaangażowałby pan ją. Ale czego na miłość boską pan chce ode mnie? Żądam więcej zaangażowania, więcej romantyzmu. Czasem jakiś weekend w Londynie, kilka dni na Seszelach, wyprawa w Alpy. Niech pan coś wymyśli. Na początku wykazywał pan inicjatywę, tak? Nie mogę. Ale co to znaczy nie mogę? Ja jestem żonaty. Wie pan, ja też. Ale żona natychmiast by się domyśliła. No cóż, wydawnictwo, w którym wydaje pan swoją gazetę, należy do ojca pańskiej żony, tak? Tak. A pan nadal chce wydawać tę gazetę? Tak, oczywiście. No, ale nie będzie to możliwe, jeżeli żona o wszystkim się dowie, tak? Właśnie. No to hop. Jak hop? No, jak to hop? Londyn, Alby, Seszele. Nie ma sprawy. Kolejność ustala pan. Niech pan zaczeka. Zaraz. Jeszcze na koniec. Gdyby potrzebował pan pomocy, naprawdę, proszę mi dać znać. I wychodź. Wyszedłeś. Ja podchodzę do telefonu, wybieram numer.
Sabina? To ja, Karol. Możemy się zobaczyć? Dlaczego zaskoczona? Ja... stęskniłem się za tobą. Wracasz jeszcze, Paweł. Oskar wraca jeszcze. Jeszcze raz zagląda do gabinetu. Naprawdę? Tak. A, wróciła pańska sekretarka. Aha. Wróciła pańska sekretarka. Pięknie. I ściemnienie. Scena druga dzieje się w restauracji. Występuje w niej Karol, czyli ja, i Sabina, czyli żona Oskara, moja kochanka. Coś się stało? A co masz na myśli? No przecież widzieliśmy się dopiero w zeszłym tygodniu. Dopiero w zeszłym tygodniu? No tak mówiłeś, kiedy chciałam się z tobą zobaczyć po tylko tygodniu od ostatniego spotkania. No, skoro ludzie się kochają... To moje słowa. Co się stało? No nic, kochanie, nic. Kochanie? Jeszcze nigdy tak się do mnie nie zwracałeś. Tylko... Tylko co? Tylko, znaczy, jak się zwracałem? No, raczej wymijająco, niezobowiązująco. Księżniczko, czarodziejko, mój ideale. No, to chyba właśnie jednoznaczne. Nie. To znaczyło, jesteś daleka i nieosiągalna. Całe szczęście, bo nie chcę się do ciebie zbliżyć. Jesteś istotą z baśni w chwilach, gdy uciekam od rzeczywistości, ale muszę szybko wracać do brutalnego świata, do którego ty niestety nie możesz należeć. Tak to widzisz. Tak jest. Mówisz, jakbyś nie miała złudzeń. Po 2 latach wyzbyłam się złudzeń. A to dlaczego mimo to się ze mną spotykasz? Skoro ludzie się kochają. Chciałem z tobą porozmawiać o tej pracy, którą ci kiedyś proponowałem. Korespondentki, tak? W dziale mody. Nie, no to jest szczyt wszystkiego, naprawdę. A to samo powiedział twój mąż. Słucham? Nie ten? Nie mówiłaś mi, że twój mąż stwierdził, że to jest szczyt wszystkiego? Rozmawiałam z tobą o moim mężu? No często. Często, to zawsze mówiłaś, że jest bardziej konsekwentny ode mnie. Nie jest trudno być bardziej konsekwentnym od ciebie. Co u twojej żony? Dobrze. Wszystko dobrze. Jest z małą nad Wigrami. O, wspaniale. Pojedziesz tam? Zobaczę, może. Chyba tak. Na jak długo? Na tydzień. Nie dłużej. No, może 2. Możemy wtedy mailować? Jasne. To znaczy, bo ja wiem. Może założymy sobie nowy adres mailowy. Jasne, oczywiście, znaczy, bo ja wiem. Ale poczekaj, nowy adres mail. Poczekaj, znowu? Przecież my już mamy jeden. Nasz wirtualny dom. Tak poetycko to sformułowałeś. Nasz wirtualny dom. Lepiej byłoby się przeprowadzić. Przeprowadzić? Tak, niech to będzie prawdziwa przeprowadzka. To nas połączy. Zbędne słowa wyrzucimy do kosza, a w naszym nowym domu rozpakujemy skrzynie pełne liter, ciesząc się jak dzieci na gwiazdkę. Jakie to poetyckie. Zaczynam się bać. Nie? Nie tego, co się za tym kryje. Za czym? No za tym wszystkim. Światło świec, kolacja. A co w tym nadzwyczajnego? No, ostatni raz spotkaliśmy się w zjeździe przy autostradzie A4, kiedy byłeś w podróży. Dyrektor się zawiesił. Nie wie, co odpowiedzieć. Halo? To taka pauza aktorska. Karolu? Taka pauza. Nie, Karol, ale jest. Się zawiesił. Ostatni raz spotkaliśmy się. O, musiałem się... O! Co, w zajeździe przy autostradzie? To już czytałaś? Tak, ostatni raz spotkaliśmy się w zajeździe przy autostradzie A4, kiedy byłeś w podróży.
No to mają najlepszą karkówkę. A miesiąc wcześniej w Starbucksie na dworcu? Mają najlepszą kawę. Tak, a życie na gorąco ma najlepszy dział sportowy. Nigdy więcej nie wspomniałeś o pracy korespondentki mody. Dopiero dziś. No, musiałem poczekać, aż zwolni się miejsce. Czytam twoje czasopismo bardzo uważnie. Korespondentki mody zmieniają się u was częściej niż Naomi Campbell zmienia swoje ciuchy. No taka jest koncepcja naszego pisma, słuchać wielu fachowców. Fachowców? To było pisane tak, że czasem miałam wrażenie, jakby redaktorzy chcieli kobietom coś wynagrodzić. Albo wydawca. Masz wrażenie, że ja coś chcę, przepraszam, wynagrodzić? Nie, ale wydawało mi się, że ty czujesz, że powinieneś mi coś wynagrodzić. A skąd taka myśl? Te wszystkie prezenty, składana hulajnoga, lodówka turystyczna, kolekcja Bacha. To są upominki reklamowe. Ale sam je wykreowałeś. A z wyjątkiem pióra Faber-Castella, które podarowałem twojemu synowi. Uwielbiam je. Na szczęście mój mąż jeszcze go nie odkrył. Nie wiem, jakbym mu to wytłumaczyła. No do tej pory o modzie pisały u nas freelancerki, ale teraz rada nadzorcza postanowiła zatrudnić kogoś na etat. A rada nadzorcza pomyślała o mnie? Tak, tak. W każdym razie zaproponowałem siebie i rada się zgodziła. A kto jest w tej radzie nadzorczej? Ja. Aha. Dowiedziałeś się o nieuleczalnej chorobie? Ty, a może twoje pismo splajtuje? Ja ostatnio przeczytałem te dwa twoje artykuły. Jakie artykuły? To materiały, które napisałaś o pokazach kolekcji. Przesłałaś mi je mailem z własnej inicjatywy. A to było przynajmniej rok temu? A teraz je przeczytałem. No, są bardzo dobre. Chciałbym cię mocniej po prostu związać z naszym pismem. Odeszła od ciebie żona. Nie. Jak powiedziałem, muszę jechać do niej nad Wigry. Na 2 tygodnie, wiem, tak. Wkrótce wyjeżdża do Marrakeszu. Do Marrakeszu? Tak, do Marrakeszu. O, to moje ulubione miasto. Uwielbiam Marrakesz. O, tak? Tak, ale uwielbiam też Stambuł i Lizbonę. Barcelonę i Sztokholm i Rzym i Paryż, wie? No, ale Marrakesz jest... Tak, Marrakesz jest na szczycie listy. A po co tam jedziecie? Znaczy jedzie ona. Ona sama jedzie, tak, bo niedawno rzuciła palenie. I koniecznie chce się zrelaksować. Przy ciszy. Bez przymusów, obowiązków i tak dalej. Jak jej się to udało? Hipnoza. Gdzie będzie mieszkać? Ja nie mam pojęcia. Zarezerwowała jakiś hotel. Idziesz na Londyńczyków za 2 tygodnie? A to już jest za 2 tygodnie? No, to już jest za 2 tygodnie. A zabierzesz ze sobą Wiktora? A ty zabierzesz ze sobą Wiolę? Z Nadwigrami. Pójdziemy sami? Jeśli chcesz. Wrócę. Dla Londyńczyków. I dla ciebie. To jest niesamowite. Co się z tobą dzieje? Lubisz Stambuł? Bardzo. A co powiesz na 4 dni w Stambule? Tylko my dwa. Elegancki hotel, miasto, kraj, ludzie. No dobrze, ale jak ja to wytłumaczę mężowi? Mam wrażenie, że nie będzie miał nic przeciwko temu. To znaczy, nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli na przykład mu... Powiesz, że powiedzmy przyjaciółka funduje ci wyjazd. Ale ja nie mam takich przyjaciółek, które stać na to, żeby mi fundowały wyjazd. No tak, ale myślałem, że wszystkie twoje przyjaciółki są jednak raczej bogate. Mężowie moich przyjaciółek. Ale oni chętnie zaprosiliby tylko mnie. Bez przyjaciółek. A tego z kolei nie mogę powiedzieć mężowi. No przypuszczam, że byłby szczęśliwy. Słucham? No byłby szczęśliwy, że... Przeżyjesz, wiesz, coś pięknego. Powiedz mu, że masz przyjaciółkę, która prowadzi biuro podróży i zaprasza cię na, powiedzmy, trasę promocyjną.
Mam taką przyjaciółkę, która prowadzi biuro podróży. Tak, masz. Akurat masz taką przyjaciółkę. No mam. Mam. Mam taką przyjaciółkę, która prowadzi biuro podróży. A, no widzisz, no to proszę. Ty to masz fantazję. Skoro chodzi o wyjazd z tobą na 4 dni do Stambułu. Co się z tobą dzieje? No, w związku z reportażem mamy przydział pokoi hotelowych. Chętnie skorzystałbym po prostu z tego, no, razem z tobą, zanim upłynie termin ważności. A ze mną? Z tobą. Pora okazać więcej romantyzmu. Romantyzmu? Poważnie martwię się o ciebie. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Ściemnie. Sytuacja jest taka. Trzecia scena. Dzieje się to nad Wigrami, na sofie, u Karola i Mai. Co byś powiedziała na 2 tygodnie w Marrakeszu? Co? To. W Marrakeszu? No zobacz, no akurat opublikowaliśmy reportaż o nowym hotelu wellness w Marrakeszu. Idealny. Kiedyś twoje pismo miało większe ambicje. Relacje z podróży, ciekawe życiorysy. Teraz coraz bardziej idzie w stronę bulwarówki. No, w związku z tym reportażem dostaliśmy po prostu przydział noclegów. No jak mówię, bulwarówka. Ale jeśli ich nie wykorzystamy, to upłynie termin ważności oferty. Niedługo opublikujecie artykuł o doktorze Edkerze i w nagrodę dostaniecie całą paletę mrożonej pizzy. Termin ważności będzie na opakowaniu. To już nie jest dziennikarstwo. A jak myślisz, jak inaczej sfinansowałbym twoje BMW? Publikujesz cykl artykułów na temat nowego BMW serii 7? Właśnie. To dlaczego jeżdżę trójką? No wiesz, nie wystarczą artykuły na temat siódemki, żeby za tydzień stała pod moimi drzwiami. Ale z trójką było to możliwe. No, no i więc się ciesz, że to właśnie nie mini. A, rozumiem tendencję. Gdybyś opublikował artykuł o BMW mini, to dostarczyliby mi rower. No, ale nie piszemy o mini, bo jest za małe dla naszego pisma. Przydałby mi się persil w żelu do prania, jeśli to możliwe. Co powiesz na artykuł o firmie Henkel? A jest tego warta. I na pewno dołączone byłoby opakowanie promocyjne. Co za gówno. Ale czemu ty jesteś taka agresywna? Nie wiem, o co chodzi z tym Marrakeszem. Co? Idealna propozycja. A propos tego Marrakeszu, nie wiem, o co ci chodzi z Marrakeszem, zapytała mnie Maja, więc ja odpowiadam. Idealna propozycja. Ale przecież nie masz czasu. No dla kobiety, która chce odpocząć w samotności. Propozycja. Żeby nikt jej się nie naprzykrzał. A chciałabym na przykład poznać, powiedzmy, kraj arabski. No wiesz, no oczywiście, no ja mogę polecieć z tobą, ale... Tak, tak. A po 2 tygodniach... No znów po ciebie przyjadę. A, więc tylko mnie odwieziesz, żeby się upewnić, czy naprawdę opuszczam kontynent, tak? Ale co ty za podejrzliwość? No ja cię kocham. Chcę ci dogodzić, coś zaoferować. Z przydziału, który w przeciwnym razie straci ważność. A daj spokój, no to nie jedź, no to nie jedź, no nie jedź. Myślałem, że ci to sprawi przyjemność. Marrakesz, mówisz? No, możesz też jechać na Pogórze Karpackie. A wtedy ze mną pojedziesz? No, na kilka dni na pewno. Myślałem tylko, że wolisz słuchać muezzina z minaretu meczetu niż dzwonów bazyliki w Trzebnicy. To słychać aż na Pogórzu. Wiesz, przy zachodnim wietrze. Pogórze ma tę zaletę, że gdybym się nudziła, w każdej chwili mogłabym wrócić. No tak. To jest oczywiście wielka zaleta, ale dlaczego miałabyś się niby nudzić? No przecież zawsze mówiłaś, że potrzebujesz 2 tygodni tylko dla siebie, bez obowiązków, bez, wiesz, no bez przymusów. Ale mówiłam tak, jak rzuciłam palenie. No właśnie. To było 5 lat temu. No, ale właśnie teraz to możesz sprawdzić. Ale byłam ukończona po tej hipnozie, do której mnie zmusiłeś.
To było niemal powodem naszego rozstania. I nadal jest? Zdążyłam już dojść do siebie. No tylko rzuciłem taki pomysł z tym Marrakeszem i dwoma tygodniami. Pozwól mi się zadomowić tutaj. Tak się cieszyłam na te wigry. No wigry to wiesz, możesz mieć zawsze. No dobrze. A co ty będziesz robił, jak ja będę w Marrakeszu? Zostanę nad wigrami. Będę liczył podatki. No nie możesz tego zlecić doradcy podatkowemu? No nie, bo potem nie można będzie się go pozbyć. Poza tym nie mam nic innego do roboty, więc... Nie, ja na razie chcę tu zostać. No to zostań, no to zostań, no to... A to chyba nie ma sensu jechać z nadwigier na pół. No dobrze, a z nadwigier do Marrakeszu ma sens? Ma. No mogłabym zapytać przyjaciółkę. O co? Czy ze mną pojedzie? Którą przyjaciółkę? Nie znasz. Prowadzi niewielkie biuro podróży w Kielcach. Zna się na tym, co sama codziennie sprzedaje, tak? No i tak wszystko ma taniej. No i co z tego? No to szkoda. Wykorzystywać nasz przydział dla kogoś, kto i tak nigdy nie płaci w całości. Uważasz, że opłaca się brać za darmo osobę, która zwykle płaci w całości? No jasne, no to wtedy jakby czujesz, że masz większy rabat. A to może niech jej potrącą rabat od pełnej ceny, a resztę wypłacą tobie. O. Nie, no nonsens. A to nie mogłaby ci po prostu kiedyś zafundować podróż z tego, co ona zaoszczędzi? Znaczy to jakby miałem, wiesz, na myśli. Poczekaj, ale mam ją zapytać? No to jasne, że zapytaj. Wiola pytała, kiedy znowu zabierzesz ją na koncert. W każdej chwili. W przyszłym tygodniu przyjeżdża londyńska orkiestra symfoniczna, mam bilety dla prasy. Ja też mogłabym pójść? Nie, dostaliśmy tylko dwa bilety. No ale znaczy, jak chcesz, to po prostu możecie wy pójść obie, no to... Ach, to zobaczymy. No słuchaj, w końcu ja też muszę zaplanować pewne sprawy. Marrakesz, nie wiem, londyńska orkiestra, zobaczymy. No nigdy ty się nie możesz zdecydować. No to okej, okay, no to... no to... To ty idź na koncert Londyńczyków, a ja pojadę do Marrakeszu. No i szybko poszło. No, tak. No szybko poszło. Ściemnień. I teraz mamy scenę czwartą. Jesteśmy na sofie, ale tym razem u Oskara i Sabiny. Sprawiasz wrażenie zrelaksowanej. To dzięki tobie. Nie jesteś taki nerwowy jak zwykle. O, nigdy nie jestem nerwowy. Jesteś, ale akurat nie teraz. I to właśnie lubię. Wspaniale. I świetnie wyglądasz. Idę na koncert. Dziś grają Londyńczycy. We dwoje? Ich co najmniej 50 osób. Idziesz sama? No pewnie, bilety są wyprzedane. Idziesz sama, mimo że bilety są wyprzedane? Ja? Tak. Mam tylko jeden bilet, inaczej wzięłabym Wiktora ze sobą. No, mogę z nim zostać. Musisz z nim zostać. 12-letni chłopak mógłby też zostać sam. A jutro ma klasówkę z matematyki i byłoby dobrze, gdyby ktoś dopilnował, żeby nie poszedł zbyt późno spać. Dobrze, dobrze. I tak będę jeszcze rysował. Co rysujesz? A od kiedy cię to interesuje? Co to ma znaczyć, takie pytanie? Nie przepadasz za moimi rysunkami. Nieprawda, uważam, że są genialne. Tylko czasem wydaje mi się, że mogłyby być odrobinę lepsze. Lepsze od genialnych? Wiesz, co mam na myśli. No co rysujesz? Epizod z cyklu Mały chłopiec. O, super. Ma wielki kapelusz. Epizod z cyklu Mały chłopiec w wielkim kapeluszu. Odcinek 235. Mm-hmm. O co w nim chodzi? Mały chłopiec idzie do przyjaciela jego mamy i prosi, żeby był dla niej milszy, bo kiedy nie jest dla niej miły, mama jest bardzo smutna.
O, urocze. I chłopiec nosi wielki kapelusz? W każdym razie stara się z niego wyczarować coś dobrego. My też moglibyśmy pójść kiedyś razem na koncert. Pójdziemy, jeśli następnym razem uda się dostać dwa bilety. A co z Wiktorem? Zostanie w domu. Jak miło z twojej strony. A swoją drogą, wiesz skąd mam to pióro marki Faber-Castell? Co? Na jego biurku leży pióro marki firmy Faber-Castell. Prawdziwy bajer. Prawie nie mogę go utrzymać, a on zdaje się nim pisze. A, no tak, tak. Dostałam je w związku z moją pracą. Jaką pracę? Zaproponowano mi pracę korespondentki mody. O, gdzie? U kogo? W tygodniku Twój Tydzień. O proszę, świetne pismo. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Oj, zgódź się. Skąd się wzięła taka propozycja? No, ostatnio poznałam pewną redaktorkę i powiedziała mi, że rada nadzorcza ma wolny etat i złożyłam aplikację. Tak po prostu? No co, nie wierzysz we mnie? Zdecydowanie w ciebie wierzę. Tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego wierzy w ciebie rada nadzorcza. A właśnie, a kto jest w radzie nadzorczej? Załączyłam dwa artykuły. Artykuły? Byłam na dwóch pokazach kolekcji i napisałam recenzję. Niezamówione. Niezamówione recenzje. Rozumiem, że to przekonało radę nadzorczą? Najwyraźniej. Wow. Nieźle, co? Bardzo. Wiesz, że jestem za tym, żebyś zajmowała się zawodowo czymś, co cię pasjonuje. Naprawdę, co sprawia ci przyjemność, rozumiesz? Wiem, że jesteś za tym, żebym zarabiała. Przepraszam cię bardzo, ale co w tym złego? Wiesz, że niechętnie podejmuję pracę. Wiem, że nie masz nic przeciwko temu, że ja pracuję. Jesteś mężczyzną, to jest w porządku. A, tak. Poza tym to twoje rysowanie sprawia ci przyjemność. To moje rysowanie. Rysowałem też rzeczy, przy których miałem wrażenie, że jestem do wynajęcia i to dosyć często. Dlaczego to robiłeś? Bo nie opłacasz czynszu? Może nie musiałbyś tyle myśleć o czynszu, gdybyś był bardziej konsekwentny? W tym moim rysowaniu? Tak. Może ty w tych swoich recenzjach będziesz na tyle konsekwentna, że nie trzeba będzie już myśleć o czynszu. Chciałam cię jeszcze zapytać, czy mógłbyś przez tydzień zająć się małym sam? Sam? Dlaczego? No bo mam propozycję od przyjaciółki, prowadzi biuro podróży w Kielcach. A co to za propozycja? A jeden z kontrahentów zaproponował mi, żeby przez kilka dni, żebym ja przez kilka dni testowała restauracje, hotele, porównywała wycieczki turystyczne, takie po mieście, no takie, rozumiesz, takie rzeczy, nie? Tak, 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 to dość ciekawe. No, ale chyba nie masz nic przeciwko temu. Gdzie? Co? Gdzie to jest? Marrakesz. Marrakeszu. Marrakeszu. Kiedy? Niedługo, za dwa tygodnie, znaczy za trzy. Już. Ale tylko cztery dni. Tak, 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 cztery dni, tylko już kiedyś byliśmy w Marrakeszu. No, byliśmy, wtedy byłam w ciąży z Wiktorem. A tak, ale to nie była Lizbona? Nie, to był Marrakesz. Następnym razem mogłabym ci pokazać nowe miejsca, ciekawe, romantyczne, warte obejrzenia. Miejsca pełne wspomnień. Wspomnienia pozostają. Tylko dochodzą nowe. Tak. Tak, to prawda. Tak tylko pomyślałam. Nie, nie, nie. Jak chcesz, to jedź. Jeśli to ci zrobi dobrze. Tak, to mi zrobi dobrze. To mi bardzo zrobi dobrze. To dobrze. Ściemnienie. Scena piąta. Biuro podróży. Jesteśmy w biurze podróży. Sabina kartkuje prospekt. Wchodzi Maja. Maju. Baju. Przepraszam. Tak? Nie ma pani Pawłowskiej? Ja też na nią czekam. To świetnie. O, widzę, że ogląda pani Stambuł.
A, przepraszam, to moja kwestia, jeszcze raz twoja, przepraszam. Widzę, że ogląda pani Stambuł. Tak, Stambuł. Jeszcze tam nigdy nie byłam. Ja też nie. A co wybiera się pani tam? Najpierw do Marrakeszu. Marrakesz jest wspaniały. Dobrze go znam. Ja też. To dlaczego znowu pani tam jedzie? Żeby odpocząć. Firma męża ma tam w jednym z hoteli przydział pokoi, który musimy wykorzystać przed upływem terminu ważności. Mam wrażenie, że teraz prawie każda firma ma przydział pokoi hotelowych w Marrakeszu. No tak, tak. Tak Marokańczycy mocno stawiają na marketing. Za sprawą nowego króla. Możliwe. A po co pani przyszła do biura podróży, skoro ma pani już zarezerwowaną podróż? Wolałabym pojechać do Stambułu. A pani Pawłowska zna różne sztuczki, może uda się przebukować. A może się zamienimy? Pani do Marrakeszu, ja do Stambułu. Nawet gdybym chciała, to niemożliwe. Jestem zaproszona. Ja też. Ale mimo wszystko spróbuję to zamienić. No, tyle, że mąż nie powinien się o tym dowiedzieć. A, zaprosił panią mąż? Tak. O, i nie powinien się dowiedzieć. Zobaczymy się najpóźniej, kiedy wylądujecie w Stambule. Ale on ze mną nie jedzie. Aha. No właśnie dlatego przyszłam do Doroty. Pani też się przyjaźni z panią Pawłowską? Owszem, bardzo. Ja też. Jestem Sabina. Maja. Lecę w przyszłym tygodniu. Wszystko już zarezerwowane. Więc co pani robi w biurze podróży? To zbyt osobista sprawa. Przepraszam. Zostanie z nami? Zostanie. Zaprosił mnie ktoś, kto właściwie nie powinien mnie zapraszać. A, jest pani zamężna? Tak. On jest żonaty. Pani z nim? A on z panią? Nie, nie, nie. Każdy z kimś innym. Aha, rozumiem. No tak. No mam nadzieję, że Dorota zapewni mi alibi. Chociaż mąż zareagował zadziwiająco spokojnie, kiedy mu powiedziałam, że chce jechać do Marrakeszu. Powiedziała mu pani, że jedzie do Marrakeszu? Tak. Ale dlaczego? Nie wiem, sama nie wiem. Pomyślałam, że wymienię nazwę miasta, możliwie najbardziej oddalonego od Stambułu. Około 3000 kilometrów w przeciwnym kierunku. Chwileczkę. Mąż wie, że pani wyjeżdża, a pani potrzebuje alibi na później, a nie przedtem? Chcę się tylko zabezpieczyć. Rozumie pani? Mój mąż wręcz nalegał, żebym wyjechała. Długo jeszcze nie jesteśmy małżeństwem. A co ma pani na myśli? Nie mam jeszcze prawa w takich rzeczach. Znaczy, no zdradzam męża dopiero od 2 lat. A nie mówiła pani, że jeszcze przed chwilą, że to zbyt osobista sprawa? Szemale, cieszę się, że mogę z kimś o tym rozmawiać. Ale a co, a nie ma pani przyjaciółek, z którymi by pani rozmawiała? Nie, no ale przecież to jest oczywiste, że lepiej zwierzyć się obcej osobie, prawda? No, czy to nie jest bardziej obiektywne, bardziej szczere? No, pozwala na większy dystans. Hmm? No dobrze, no to niech pani mówi. Mam romans ze starszym mężczyzną. O, to współczuję. No, żal mi kobiet, które sobie fundują coś takiego. Dlaczego? Średnia wieku obojga powinna być jak najniższa. A co pani ma na myśli? Starsi mężczyźni zawsze mają za sobą jakąś historię, która stanowi większą część ich życia i kompletnie pozbawia nas możliwości beztroskiego spędzania czasu z nimi. Były żony, były kochanki, były dzieci, kariery, wszystko były. Nie ma nic skierowanego w przyszłość, tylko wszystko wstecz.
A co dostajemy w zamian? Odrobinę luksusu, mylonego z romantyzmem. No, mój ma też sporo do powiedzenia. A czy wciąż się nie powtarza? A zresztą ja to nie lubię słuchać. Wolę sama mówić. Może dlatego, że pani jest starsza. A starsza od pani? No owszem, owszem. I starsza od mojego kochanka. Też ma kochanka? Ale zostanie między nami. No tak, oczywiście, że zostanie. Nie lepiej zwierzyć się komuś obcemu? Pewnie, że tak. To bardziej takie dyskretne, bardziej obiektywne. Pozwala na większy dystans. W pewnym momencie odwróciłam rolę, tak? Zaciekawiła mnie pani. Proszę, proszę. Przyszedł moment, kiedy miałam dość romansów z niezwykle zajętymi starszymi mężczyznami, wysłuchiwania ich nudnych opowieści i życia w ciągłej nadziei, że zlitują się i okażą mi miłość. Jakby pani opisywała mój romans, naprawdę. Wie pani, ja zaczęłam szukać kogo. Ktoś, kto na mnie czeka, kto chce wysłuchiwać moich nudnych opowieści i pragnie mojej miłości. I znalazła pani kogoś takiego? To tylko kwestia nastawienia. Trzymam go krótko. Musi błagać, żeby się ze mną zobaczyć. Każę mu dzwonić 4 razy, zanim sama oddzwonię, a jego telefony odbieram dopiero po 8 sygnałach. Ja też tak próbowałam, tylko że... A kiedy wymienia swoje imię, pytam przynajmniej raz, kto? A, to ty! O, jak miło, dawno się nie słyszeliśmy. Odpowiadam tylko na co trzeci mail i nie wysyłam żadnych SMS-ów. Ale już się kiedyś pani z nim widziała? Od czasu do czasu zostawiam go na lodzie. Gdy mamy randkę, z którą on wiąże duże nadzieje, po godzinie się zmywam. Kapitalne. No ale to co najmniej tak wyczerpujące jak odwrotna rola, ale przynajmniej lepiej się wtedy czuję. Ale to jest fantastyczne. Ja to taktyka. Nic o nim nie wiem. Ja nie chcę wiedzieć. Znam mój warunek. Czyli? No mężczyzna bez przeszłości. Jak to, nie ma żadnej przeszłości? Nie no, taki jest mój warunek. A zresztą wszystko mi jedno. Grunt, żeby mi się z nią nie naprzykrzał. Twarda z pani sztuka. No, tak, tak. Również wobec samej siebie. To prawda, ale kiedyś nadchodzi taki moment, że trzeba się zdeklarować. No, ta jedyna decydująca chwila, w której człowiek okazuje, znaczy w której człowiek nie okazuje, tylko oczekuje, że coś się zmieni, prawda? No, zaciekawia mnie pani, tak, tak. Ta jedna chwila, kiedy... za dużo się napisało, za długo się czekało, za wiele się spodziewało. I co dalej? No, kiedy, wie pani, kiedy nic się nie zmienia, to trzeba odejść. Tak po prostu i nie ma już powrotu. Tak pani sądzi? Ja to wiem. Mhm. I co dalej? Dalej jest koniec. To w pani przypadku ta chwila chyba jeszcze nie nadeszła. Nadeszła. Nadeszła i dokładnie w takiej chwili zaproponował mi tę podróż do Stambułu. Chciałam z nim zerwać tamtego wieczora w restauracji, ale zanim nabrałam powietrza, zaproponował mi Stambuł. A ja pomyślałam... jeszcze zdarzają się cuda. Nie, to piękny męski instynkt. Kiedy łup wymyka się im z pyska, nagle stają się czujni. Mówię pani o tym tylko dlatego, że nie przeoczyła, że, znaczy, mówię pani o tym tylko dlatego, żeby nie przeoczyła pani tego momentu. Ale jakiego momentu? W którym odejdzie, tak po prostu. Myśli pani, że przyjdzie? Kto? No ten moment, kiedy zacznie mu to doskwierać, że za mało dostaje. Tak, tak, ten moment nadejdzie. On nadejdzie nieuchronnie. Przeraża mnie pani. Naprawdę tak pani myśli? Tak, jestem przekonana. Może się jeszcze zobaczymy. W Stambule? Nie wierzę w przypadki. Ja też. Ja też.
Dobra, i tutaj mamy ściemnienie. Nie zrozumiałem tej sceny za bardzo. I to nie wasza wina, dziewczyny, tylko to jest chyba taka, no przegadane jest literacko, nie? Jak myślicie? Tak, tak. Przepleplana jest mocno. To by trzeba, gdybyśmy to robili, to trzeba by to mocno pochlastać. Mocno pochlastać, mocno podkręcić. No tak, ale też trzeba przyznać, że też dziewczyny czytały Avista, czyli bez... Czy ja dobrze zrozumiałem, że... Nie. Że Maja ma romans ze mną? No tak, no. To będą naprzemienne romanse. Tylko to jeszcze nie wiemy tego do końca, a tu jest taka sugestia, tak, że... No właśnie, ale to już ty... No ale stary, no to wszystko zdradza. No. Tak, ja nie zdradzam, ja się po prostu, czytając to po raz pierwszy, tak naprawdę można powiedzieć, no nie spodziewałem się tego. Jeżeli to się okaże prawdą, no więc tak teraz zrozumiałem, że ona ma, więc fajnie by było. Ona ma z kim, bo zaraz się zobaczymy z kim ewentualnie. Czy będzie trzeba zatrudniać kolejnego aktora, wiesz, czy może się opędzlujemy tą czwórkę. No dobrze, słuchajcie, no dobrze, w każdym razie mamy scenę szóstą. Ty masz prawo jej nie rozumieć, bo to jest bardzo babska scena. Gdzie kobiety... Myśmy tak generalnie ją ogarnęły chyba. Wiesz co, więc ja mam też trochę problem, bo ja nawet chciałem to powiedzieć głośno, tylko potem pomyślałem, że będę miał zarzuty o seksizm czy coś, ale rzeczywiście chciałem to dokładnie powiedzieć. To jest tak babska scena, że jej kompletnie nie da się zrozumieć. No widzisz, i się zawiesiłeś za karę. Lea, machaj teraz możesz. Cześć Lea! Hello Andrew, we know... cześć! No i co? No dobrze, to czyli dobrze, zamykając dyskusję, jakiekolwiek, dyskusję na temat jakości tego tekstu, bo ten tekst właśnie czytamy po to, żeby go sprawdzić, tak? Razem z widzami. Będziemy czekali na Państwa oczywiście opinie na ten temat. Przechodzimy do sceny szóstej. Dzieje się rzecz w pokoju hotelowym. Można by sądzić zatem, że już nastąpił wyjazd jakiś, bo jest to pewnie pokój hotelowy. No właśnie, nie wiemy gdzie. Zaraz się dowiemy. Występują Oskar i Maja. A, nie czyli jednak. Ja nie występuję. To bawcie się, pa. Czyli chyba wychodzi na to, że mamy tutaj obok chyba tak. Romans. Dobra, lecimy. Nie musisz już iść? Dlaczego tak myślisz? Już w pół do szóstej. Jesteśmy tu od trzeciej. Dziś mam więcej czasu niż zwykle. Zwykle miałaś niecałą godzinę. To brzmi strasznie. To jest straszne. Tak? Wiesz, jak się często czułem? Jak Benjamin Braddock na egzaminie dojrzałości. I co? To była obsesja. Poza tym ja nie piję tyle, co Mrs. Robinson. Ale palisz. Tak, ale nigdy w towarzystwie męża. To dowód zaufania. Często jesteś w jego towarzystwie. Dlatego tak rzadko palę. Próbowałaś kiedyś hipnozy? Byłam tak zahipnotyzowana, że o mało nie rozstałam się z mężem. O mało? Zazdrosny? Jesteś kobietą z przeszłością. Masz takie chwile, kiedy myślisz, żeby odejść tak po prostu? Chwilę tak. Przyznaję, chwilę. Kiedy? Kiedy cię potrzebuję, a nie mogę zastać. Albo ostatnio, kiedy specjalnie dla ciebie załatwiłem dwa bilety na koncert oratoryjny, a ty przyszłaś dopiero po przerwie. No ale potem było bardzo przyjemnie. Już chciałem wyjść. Odebrałem już płaszcz. Gdybym miała nie przyjść, odwołałabym to. Dzwoniłem do ciebie, wysyłałem SMS-y, ale byłaś nieosiągalna. No nieładnie z mojej strony, wiem. To był ten raz, kiedy za dużo napisałem, za długo czekałem. Za wiele się spodziewałeś? No skoro tak mówisz. Kiedy jeszcze? Na przykład w przyszłym tygodniu, kiedy znowu wyjedziesz. Do Marrakeszu. Nie jadę do Marrakeszu.
Jednak nie. Jadę do Stambułu. Pewnie z mężem. Nie. Jedziesz do Stambułu sama? Nie. Jeśli masz ochotę, możemy pojechać na kilka dni. Przepraszam, kto? No ty i ja. Oboje pojedziemy do Stambułu. Miałaś jechać do Marrakeszu z przyjaciółką. No, ale rozmyśliłam się. To by była nasza pierwsza wspólna podróż. No tak. I co? Jestem... Myślałam, że jesteś spontaniczny, bez zobowiązań, wolny. Mężczyzna bez przeszłości. Jestem, ale chyba mogę przez moment... Jaki moment? Chodzi mi, czy przez moment się zastanowić. A nad czym? Muszę zorganizować parę rzeczy. W przyszłym tygodniu mam oddać 3 rysunki. Ale żaden problem. Zapytam kogoś innego. Nie. To stało się tak niespodziewanie. Ach, tak. Tak, do tej pory cieszyłem się już, jak w ogóle przyszłaś na spotkanie. Tak? Oczywiście, czasami całymi dniami próbowałem się z tobą skontaktować. Na moje maile odpowiadasz sporadycznie, SMS-y od ciebie mogę policzyć na palcach jednej ręki. Nie możesz, jeszcze nigdy nie wysłałam do ciebie SMS-a. No widzisz, i właśnie. Dlaczego nie? Nie zamierzam objawiać swoich uczuć za pomocą 9 przycisków na wyświetlaczu wielkości 8 cm². Czy ty masz jakieś uczucia? No bardzo dowcipne. Nie, źle mnie zrozumiałeś. To znaczy chodzi mi o uczucia do mnie. Często w ogóle nie reagowałaś ani na telefon, ani na mail. No czasami jednak tak. Tak, oczywiście. Kilka tygodni później. Jej, ja nie sądziłam, że zwracasz na to uwagę. Oczywiście, że zwracam. A teraz ta podróż. Szczerze mówiąc, to zamurowało mnie. A tak z ciekawości, kiedy miałaby się odbyć? W przyszłym tygodniu. O. O? O? Muszę zorganizować parę spraw. No jak to? Nie jesteś żonaty, nie masz dzieci, więc nie masz zobowiązań. Tak, ale te 3 kangury... I chłopiec w wielkim kapeluszu. A w ostatnim czasie jednego kangura dosyć zaniedbałem. Co robi teraz? Skacze. Skacze? Tak, skacze. Ze swoją torbą. To wszystko? A czasem to trudniejsze niż ci się wydaje. No przecież każdy kangur skacze. Oczywiście. Wesoły kangur ma jedną przyjaciółkę w Marrakeszu, a drugą w Helsinkach. I skacze od jednej do drugiej, bo obu chce pomóc. Wspaniale. Tak, oczywiście, że wspaniale, ale jednocześnie się rozdrabnia. To dla niego za dużo. Nie jest pewny, czy wychodzi mu to na dobre, czy raczej szkodzi. Wiesz? Przepraszam, ale co? Znaczy wychodzi mu na dobre, czy szkodzi? Nie mam pojęcia. Ostatnio z pełną torbą skoczył do Helsinek i nikogo nie zastał. Rozumiem. I do przyszłego tygodnia nie możesz tego rozwiązać? Nie chyba, wiecie? W takim razie, skoro z pełną torbą skacze po różnych miastach. Co? Myślę, że jest dealerem kokainy i z pełną torbą jeździ po różnych miastach. Albo testy na koronawirusa. Dobra, przepraszam, przerwałem wam. Nie usiedział 4 sekundy, musiał tak, wejść. Tak. Jestem mężczyzną bez przyszłości. No tak, właśnie dlatego cię lubię. Przepraszam, to był twój warunek. Żeby co? Warunek istnienia naszego związku. No właśnie, świetnie pamiętasz. Myślę, że powinnaś wziąć sobie 16-latkę. No, a ty nie masz 16 lat? Skończę dopiero w przyszłym miesiącu. No dobrze, a kiedy zdasz maturę? A może pozwolisz mi najpierw przejść okres dojrzewania, co? No, na szczęście już chyba dawno masz go za sobą. A co powiesz mężowi, skoro wyjeżdżasz sama tak daleko? No, on jest zajęty podatkami.
Doradca podatkowy? Nie, no tylko kiedy nie ma innych zajęć. Cieszę się, że wyjeżdżam. Dlaczego? Ma jakieś plany? To znaczy plany bez ciebie? Myślę, że po prostu chcę, żeby było mi przyjemnie. To świetnie. Naprawdę to świetnie. I ściemnienie mamy, ściemnienie. I uwaga, przenosimy się do Stambułu. W tle słychać muezina. Jesteśmy na balkonie. Dobry numer. Przeciel... Co? Dobry numer. Ten, co zanuciłeś. To jest moja kompozycja, więc myślę, że jestem jeszcze w stanie zrobić niezłą karierę jako kompozytor muezyńskiej muzyki. Teraz patrzcie, mamy przedzielony balkon. Jest na pół przedzielony balkon. No i my akurat jesteśmy z Sabiną na jednym kawałku tegoż balkonu. Co za widok. Niewiarygodny. Też tak uważam. Cuda Marrakeszu. Czy tu się pije tylko herbatę, czy jest też wino? Szampan? Też. Stambuł? Dawniej Bizancjum? Myślałam, że Konstantynopol. Też. Stambuł od dawna cieszy się zainteresowaniem na zachodzie. Aha. Zachodu interesuje się. Wspaniale. Tak wiesz, daleko od wszystkiego. A twoja żona? O, to dziękuję, właśnie akurat 10 minut o niej nie myślałem. Przepraszam. Jest w Marrakeszu. Zabawne, mój mąż też myśli, że jestem w Marrakeszu. Zabawne. Ty jej zorganizowałeś ten Marrakesz, by była jak najdalej? Nie, nie, po prostu żeby jej sprawić przyjemność. Aha, rozumiem. No, przykro mi, że to mówię, ale po prostu bardziej mogę się cieszyć tym wszystkim, wiesz, jak wiem, że jej jest dobrze. No zresztą właściwie to mogę ją zdradzać tylko wtedy, kiedy jestem z nią szczęśliwy. Ty chyba teraz jesteś z nią wyjątkowo szczęśliwy. Tak. Znaczy tak i wiesz, i nie, bo możemy rozmawiać, wiesz, o czymś innym, a nie o mojej żonie i na przykład twoim mężu. Tak. O szampanie? Oboje odchodzą, wychodzą z tego balkonu i po drugiej stronie balkonu pojawia się, uwaga, kto? Co za widok? Nadzwyczajne. Prawie tak piękne jak w Marrakeszu. Piękniejszy. Masz ochotę na lampkę szampana? Wolę orientalną herbatę. Stambuł. Dawniej Konstantynopol. Myślałam, że Bizancjum. Jest i pozostanie bramą na wschód. Można tak powiedzieć. Cudownie wszystko zostawić za sobą. A twój mąż? Myśli, że jestem w Marrakeszu. Zabawne. Moja, to znaczy, znam kogoś, też akurat jest w Marrakeszu. Kto taki? Przyjaciółka robi tam reportaż o ciekawych podróżach. Powinnam być zazdrosna? Nie ma przeszłości. Dlaczego nie powiedziałaś mężowi, że wolisz jechać do Stambułu niż do Marrakeszu? Równie chętnie mogłabym jechać do Marrakeszu, ale nie chciałam ryzykować. Jaką chcesz herbatę? Marzenia Alladyna? Szczęście w Fatimy czy poranną rosę Mustafy? Chyba jednak wolę szampana. Odchodzą, a Karol ponownie wychodzi na balkon i zapala cygaretkę. I woła: zamówiłem na dzisiaj kolację na tarasie. Również Oskar wychodzi na balkon, zapala papierosa. Możemy zjeść kolację na tarasie. I dostrzega kogoś obok. Wspaniały widok, prawda? Kapitalny. Naprawdę. Poznaję Oskara. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
szok, ściemnienie. Szok i ściemnienie. Słuchajcie, jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz tutaj. Widać wyraźnie, że jednak, Karol i Maja są, mimo tego, że są chyba ludźmi lepiej sytuowanymi, jakimiś tam ludźmi sukcesu, to jednak jeśli chodzi o ich wykształcenie, to nie jest najlepiej. Ze względu na to, że oczywiście wszyscy wiemy, że Stambuł nigdy nie był Bizancjum. Nie? Nie, Stambuł był zawsze Konstantynopolem, tylko był stolicą Bizancjum, tak? Czyli to tak jakby powiedzieć, że Warszawa, kiedyś Polska, otóż... Była stolicą Krakowa. Po tym jak przenieśli to z Zabrza. Słuchajcie, więc to... Gdybyśmy na przykład pracowali nad tym tekstem, no to już by była pewna informacja, tak? Dla nas dosyć istotna, jak rozwinięci intelektualnie są ci ludzie. Natomiast no nieważne, no teraz akurat sobie po prostu to czytamy, dlatego przechodzimy do sceny 8. Po ściemnieniu jesteśmy w tym samym miejscu, czyli jak rozumiem na balkonie przedzielonym na pół. Andrzej, przepraszam, zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest nasza pierwsza... Scena balkonowa? Jeszcze nie mieliśmy sceny balkonowej. Ojej. Jak miło na to patrzeć, chłopaki. No właśnie. Czuję się dość niezręcznie, no ale spróbujmy, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie mogę, wzruszyłem się. Słuchajcie, dobrze, przeczytajmy scenę balkonową zatem. No. To pan? Co pan tu robi? A pan? Myślałem, że jest pan w Marrakeszu z moją żoną. A chyba mogę jeszcze sam zdecydować, dokąd jadę. Bez mojej żony? A przecież ona tu jest. W Stambule? No i dobra, no i niestety koleżanka pije z garderoby też właśnie, a tu masz... O! Zasnęłam, przepraszam. Dobra, czyli jeszcze raz, przecież ja mówię do niego, do koronawirusa mówię, przecież ona tu jest. W Stambul? Paweł, przecież ona tu jest. Tak, ja wiem, to cofnijmy po prostu od początku, zacznijmy. Tak. Nie, właśnie to jest fajnie, jedziemy dalej. No, przecież ona tu jest. W Stambule? Pana żonę? Kochanie! Ofut, czyli słychać z pokoju. No, a dlaczego nie? Bo ja tu jestem. Ale jechał pan ze mną, żeby zobaczyć, jak romantycznie spędzę czas z pańską żoną? Pan się powinien leczyć, to jest chore. Ja chciałem tylko sprawdzić. A czy to sprawdzić? Co ja potrzebuję? Co, wskazówek, tak? No, czasem to pomaga. Jak pan to sobie, przepraszam, wyobraża, że co ja zamawiam kolację, pan sprawdza, czy kolejność dań odpowiada pańskim romantycznym wyobrażeniom? Nie moim, tylko mojej żony. A i w razie czego pan interweniuje, tak? Nie kurczak na sposób orientalny, bo żali ptaka, tak? Lepiej jagnięcie. Jagnięcina? Jagnięcia też jest żal. No, ale nie w czosnku i nie w oliwie. Może pan nie... Nie, przepraszam, to przypadek. Naprawdę, jestem tu przypadkiem. Tak? To chyba się nie spodziewa pan, że ja w to uwierzę. Ależ tak. Tak? To nie należy pan do takich, którzy cokolwiek pozostawialiby przypadkowi. Pan jest, proszę pana, drobnomieszczaninem. Proszę pana. Planuje pan, obserwuje, proszę pana, notuje. Jest panu obojętne, że żona pana zdradza grunt, że sam pan to zorganizował. Przepraszam, że się wtrącę, ale polecałbym krewetki. To zawsze trafna propozycja. Kiedy pan powiedział, żebym dał znać, gdybym potrzebował pomocy, to ja myślałem, że to jest żart. Niech pan posłucha. Chcę być z panem szczery. Nie, proszę. Nie jestem tu sam. Czyli zabrał pan ze sobą się co? Jeszcze co, kumpla, tak? Żeby w nocy co, pełnił straż, czy co? Tam w środku mam kobietę. Co? Tak. Myślałem, że pan i moja żona będziecie daleko w Marrakeszu, a ja z inną kobietą tu, rozumie pan, w Stambule. Ale moment, a gdzie jest pański syn? U mojej mamy. A pańska żona o tym wie? Takie rzeczy interesują tylko, jeśli nie ma żadnych innych zajęć. Wtedy wszystko precyzyjnie planuję.
A kiedy jest zajęta, wyraźnie traktuje to na większym luzie. Rozumie pan? Przepraszam was zaraz. A pańska córka? Słucham? Gdzie jest pańska córka? No, takie rzeczy interesują mnie tylko wtedy, kiedy nie mam żadnych zajęć, proszę pana. Zazwyczaj traktuję to po prostu, proszę pana, na luzie. A żona to jakoś, wie pan, po prostu zorganizowała. A gdzie jest pańska żona? W Marrakeszu. No, dosyć delikatna sprawa, prawda? Obaj naważyliśmy sobie piwa. No ja właśnie uzmysławiam sobie rozmiar całej tej niesamowitej afery. Słucham, nie rozumiem. No przecież się wdarł pan do mojego gabinetu brutalnie. Oprzeć się pan z moją sekretarką. Bez najmniejszych skrupułów robił mi pan wyrzuty. Pan, proszę pana, groził. Całymi nocami ja nie spałem, myślałem, co za facet. Rozpaczliwie walczy o resztki harmonii w swoim związku. Jest gotów skanalizować zazdrość w każdej postaci, żeby tylko żonę, proszę pana, uszczęśliwić. A teraz co? A teraz co? Ja widzę, że chce pan tylko, proszę pana, jednego. Tak? Tak, bez przerwy się, proszę pana, bzykać. No, trochę pan przeholował. Tak, też tak uważam, tylko powinienem po prostu był sam na to wpaść. Chyba mam prawo poczuć się na jakimś polu mężczyzną. Boże, niech mnie pan oszczędzi, jeśli pan myśli, że w przyszłości wykorzysta mnie pan, żeby móc poczuć się, proszę pana, mężczyzną, to się pan myli. Niech pan jak najszybciej stąd wyjedzie, jakoś przetrwam te parę dni, ale... Niech pan się po prostu więcej nie wtrąca do mojego życia, bo inaczej po prostu bomba wybuchnie w obie strony. O! Jakoś pan przetrwa te dni, a moja biedna żona zasłużyła na więcej uczucia. Kiedy zrozumie, że pan to wszystko nagrał, stając się w pewnym sensie stręczycielem własnej, proszę pana, żony, żeby samemu móc się łajdaczyć, to ja nie sądzę, żeby chciała podtrzymywać to pańskie małżeństwo. Wtedy moja żona będzie wolna dla pana. A z kim pan tu jest? Pewnie z jakąś młodą, tak? Naiwną, która myśli, że nie ma pan przeszłości. A skąd pan wie? A to wszystkie tego chcą. Mój Boże, biedaczka, pewnie jej pan nakłamał, że nie jest pan żonaty, nie ma dzieci, cały ten repertuar, tak? No, cóż... No, mam nadzieję, że przynajmniej jest pełnoletnia. Absolutnie, oczywiście, no, dużo powyżej. A powiedzieć coś panu? Naprawdę zaczyna mi być żal pańskiej żony. Marny... Pański los, jeśli ją pan skrzywdzi. Ja ją skrzywdzę? A to w ten sposób? Ją oszukiwać? Niech pan się, wie pan co, wstydzi po prostu. Wydaje mi się, że używa pan podwójnej miary. A jeśli spotka ją pan? W hotelu, na śniadaniu. Nie chodzę na śniadania. Lubię długo spać i ona zresztą też. Nie przy mnie. Nie przy mnie, ja wstaję wcześniej. No to powodzenia. Nigdy nie udało mi się wyciągnąć jej na śniadanie. Kochanie! Porozmawiajmy na dole w barze, dobrze? Tutaj naprawdę jest zbyt ryzykownie. Ja nie mam o czym z panem rozmawiać. Kochanie? No dobrze, no za 10 minut w barze. Za 10 minut. Tak. I obaj wychodzą. Jeszcze zanim wy zaczniecie dziewczyny grać, to jeszcze to, a propos, gdybyśmy to robili, to trzeba by było tak naprawdę to wszystko jechać na półgłosie, nie? To, wiesz, ja nie chodzę na śniadanie! Ja lubię długo spać, tak, bo one tam są dosłownie za progiem tego. Kadrem, nie? Czyli by musiał być tak, kochanie! No tak, to wy na ofie, tak. Wy z ofu. Ale chodzi o to, żeby tutaj zaczęliśmy się wycierać, wiesz, bo tak, no bo nas poniosło pierwsze czytanie, ale normalnie trzeba by było, wiesz, proszę pana, to jest po prostu, niech pan sobie nie wyobraża. Tak, ale to wiesz, to jest fajne, sobie wyobrażam takie dwa balkony na scenie, fajnie. Tak. Dobrze, obaj wychodzą. Scena przez chwilę jest pusta. I Zofu słyszymy. Przynieś mi gazetę. I Zofu słyszymy. Sprawdź, jaki tu mają bar. Pojawia się na balkonie Maja. Nie wierzę. I Sabina też się pojawia na balkonie. Pani w tym hotelu? To musi być związane z tym przedziałem. Pewnie niewiele hoteli oferuje pokoje. Niemożliwe. Ja cieszę się. Ja też. Nie czuję się taka osamotniona ze swoim poczuciem winy. No, dobrze powiedziane. Ja też nie. Pokrewna dusza na ścieżce zdrady. Odrobina bezpieczeństwa w plątaninie manowców. No i co? Jak leci?
Całkiem dobrze. Zadaję sobie zadziwiająco dużo trudu. Nie spodziewałam się tego. Zorganizowanie na tarasie. My też mamy taki zamiar. No, tyle, że ja to zorganizowałam. Pani jest starsza. No bardzo mi miło, że mi pani o tym przypomina. Myślę, że mimo to może być bardzo romantycznie. W każdym razie musimy udawać, że się nie znamy. Nie, oczywiście. No bo też i ledwie się znamy. Na śniadaniu? O to pani chodzi? Na śniadaniu mnie pani nie zobaczy. Wolę się wysypiać. Rano pij tylko kawę. A ja w obcych miastach lubię wstawać wcześnie. O, to jedną trudność już ominęłyśmy. Trudność? Śniadanie. A poza tym będziemy się ignorować. Swoją drogą, ja w ogóle nie rozumiem, jak można zbudować takie przepierzenie, żeby zaglądać do sąsiedniego apartamentu? Zdecydowanie jeden punkt mniej dla hotelu. No to prawda. W końcu mamy go testować. Ale pani miała testować w Marrakeszu. A no tak, no słusznie. A pani mąż? Jest tam tygrami, liczy podatki. A pani mąż? Został w domu, opiekuje się małym. A pani mała? A, jest tu przyjaciół, którzy też mają córkę. Idealne małżeństwo. Idealne. Raz też poznałam takich ludzi, ale kiedy się zajrzy za fasadę, to najczęściej, wie pani... Wiem. No, a wam jak się układa? No cóż, jest bardzo niedoświadczony. Widać, że nie ma za sobą żadnej prawdziwej przeszłości, małżeństwa, dzieci i tak dalej. I to pani przeszkadza? Nie, nie zupełnie, ale czuję, że jest spięty, brakuje mu luzu. No tak, stale się rozgląda, wzdryga się na każde pytanie kelnera, unika płacenia kartą kredytową, 6 razy drze każdy rachunek. Jakby się bał mojego męża. Ciągle zerka na komórkę. Myśli, że tego nie widzę. A ja dostrzegam jego brak koncentracji. Myślę, że jednak ma jakąś przeszłość. I może wcale nie jest taka zamierzchła. Nie, wykluczone. Nie wytrzymałby tego. Znam mężczyzn. Brakuje mu luzu. No widzi pani? A mój facet ma go za dużo. Ach tak? Tak, no wszystko robi tak naturalnie i na takim luzie, że odnoszę wrażenie, jakby robił to nieustannie. Co? Zdradzał. Kobietami, które nie są jego żoną. A czemu pani tak przypuszcza? Nigdy się nie rozgląda. Głośno żartuje z kelnerami, zbiera wszystkie rachunki. Przedtem w hotelu usiadł nawet przy fortepianie i grał Chopina. A to pewnie kwestia wieku. Jak to? No, tak robią wszyscy mężczyźni w pewnym wieku. Mój mąż w każdym hotelowym holu siada przy fortepianie i gra Chopina. No mimo to boję się, że ktoś może zwrócić na niego uwagę. Znaczy na nas. A gdzie pani, gdzie jest teraz pani facet? Mój? Mój jest w barze. A pani? A też w barze. Pewnie akurat gra Chopina pani facetowi, zanim wróci, zadzwonię szybko do męża. To ja też skorzystam z tej okazji. Proszę nie zapominać, gdyby doszło do spotkania, nie znamy się. Świetnie, że pani tu jest. Wzajemnie. No i teraz uwaga, słuchajcie, bo ta wyciąga komórkę, wybiera numer. Sabina wyciąga komórkę, wybiera numer. I jakimś cudem, nie wiemy jak to od strony inscenizacyjnej miałoby wyglądać, widzimy Karola, który stoi przy barze i dzwoni jego komórka. Widzi to, kto dzwoni. Mówi, o cholera, odbiera. Maja, kochanie? Karol? Słyszysz mnie? No tak, doskonale. Oskar akurat przechodzi z tyłu holem, przemierza hol. Jego komórka też dzwoni. Niech to diabli. Odbiera. Sabina? Halo? Oskar? Halo? Słyszysz mnie? Tak. Jakbyś była obok. No cześć, kochanie. Cześć, kochanie. No cześć, kochanie.
Dotarłaś bez przeszkód? Tak, tak, wszystko dobrze. Znalazłam chłopca, który pomógł mi nieść bagaż. No, no, chłopca! No, fantastyczny hotel. Mamy cudowny widok. Marrakeszu? Mm-hmm. Przecież tam jest płasko. Na góry Atlas. Bajeczny widok na góry Atlas. Wspaniały hotel. No to miło, to miło, to miło, że ci się podoba. Jak twój bagaż? W porządku, wzięłam starszego tragarza. A słyszę w tle muzykę barową? Rozpaliłem w kominku, wiesz, otworzyłem czerwone wino, troszkę sobie słucham, wiesz, takiej muzyki, lunch, wiesz, no. Czy w tle to muzyka barowa? Tak, tak, siedzę przy barze w sofitelu i dopijam drinka. A od kiedy to słuchasz muzyki lunch? Od kiedy to przesiadujesz w sofitelu? No, tylko kiedy jesteś. Ty jesteś w Marrakeszu. Jakie masz jeszcze plany na dziś? A zostajesz dziś w hotelu? Tak. Zostaję dziś w hotelu. A kto tam tak gada? Bez przerwy słyszę jakiś kobiecy głos w tle. Jak to? A to moja przyjaciółka. Dorota. A, dama do towarzystwa. Ta z biura podróży. Tak właśnie. Zaproś ją na kolację, skoro ci umożliwiła taką podróż. A pamiętaj, niech cię zaprosi na kolację za taki rabat. Jasne. A dobrze. W tle Muezzin zaczyna swój śpiew. Niech to szlak! W mordę. Karol? Oskar? Źle cię słyszę. Nadszedł czas modłów. Oskar, Turcy mają teraz wieczorną modlitwę. Kto? Marokańczycy. Halo? Halo? To brzmi tak, jakby nad Wigrami odbywały się wieczorne modły. Mogłoby się wydawać, że w sofitelu odmawiają wieczorną modlitwę. Nad Wigrami to... Przyniema minaretu. To nowa usługa dla arabskich gości. A może zainstalowali nadajnik zagłuszający, żeby nie telefonować podczas modlitw. Coś w rodzaju jakby sprzężenia zwrotnego. Jak ty do mnie, to on... Sprzężenia zwrotne. A to jest bardzo egzotycznie. No, człowiek jest tak daleko od wszystkiego. A dziwne, że, ale wiesz, kiedy jestem tak daleko, to ja czuję, że jakbyś była po prostu bliżej mnie. Och, dawno nie powiedziałeś czegoś równie miłego. Dziwne, jestem tak daleko, a czuję, jakbym była blisko ciebie. Jestem przy tobie. Ale ja jestem przy tobie, bardzo blisko. To dobranoc. 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 I ściemnienie. I mamy następny ranek, sala śniadaniowa. Maja je śniadanie, co jest normalne. Wchodzi Karol z gazetami pod pachą, co jest normalne. Karol do kelnera jeszcze tam na ofie mówi: only Turkish coffee and a French croissant. No, I'm alone. Dzień dobry. Dzień dobry. Maja. Karol. Maja. Karol. A co ty tu robisz? Ja? No dobrze, najpierw ty. Ja... Przyjechałem za tobą. Ale ja jestem przecież w Marrakeszu. Też tak myślałem. Ale skąd? Kochanie, myślisz, że się nie dowiedziałem, że przebukowałaś podróż? Co ty myślisz, że ja się bardziej nie obserwuję? Boże, to brzmi zatrważająco. A po naszej rozmowie, proszę pani, wczoraj wieczorem?
Ja zatęskniłem za tobą. Zatęskniłeś za mną? To można mówić o szczęściu, że nie poleciałeś do Marrakeszu. Powinnaś mi była szczerze powiedzieć, że wolisz jechać po prostu do Stambułu. No, ja nie chciałam sprawić ci zawodu. Myślałam, że zależy ci na tym, żebym pojechała do Marrakeszu. Ale zależy mi na tym, żebyś ci się czuła po prostu dobrze. A kiedy przyjechałeś? Dopiero co. A nie masz bagażu? Bagażu? A co to jest w ogóle za pytanie? A ty byłeś już w pokoju? Nie. Przyjechałem prosto z lotniska i przywiozłem ci po prostu gazetę. Co za szczęście. Szczęście? Tak. Tak. Hotel jest okropny. Na przykład prawie nie ma żadnej przegrody zasłaniającej widok do sąsiedniego apartamentu. A ty wiesz, że ja też zwróciłem na to uwagę? Słucham? Kiedy po prostu wszedłem na stronę www. web internetową site hotelu. A. Dobrze, to w każdym razie powinniśmy przenieść się do innego. Do innego pokoju? Nie, do innego hotelu. Zdecydowanie do innego hotelu. A to dobry pomysł, a to jest bardzo dobry. A ta twoja Dorota? Dorota? No to twoja, no. Co mieszkacie w jednym pokoju? Dorota! A Dorota, tak, oczywiście. No właśnie, jest dosyć ciasno. No to widzisz, to ja poszukam innego hotelu po prostu, a jutro po moim wyjeździe po prostu będziesz mogła tutaj sobie wrócić. A to jutro wyjeżdżasz? Tak. Ja chciałem tylko po prostu zobaczyć, czy to dobrze, rozumiesz, jak tam idzie, jak leci. Wiesz, obiecałem, że będę się o ciebie po prostu troszczył. Ale to wiesz, trochę brzmi tak, jakbyś mi nie ufał. Dlaczego? Przyjeżdżasz na jeden dzień do Stambułu, tylko żeby sprawdzić, jak mi się wiedzie? No wiesz, tak zupełnie, to ja też nie mogę ci ufać. Ale dlaczego? No w końcu, wiesz, pojechałaś 2000 kilometrów w innym kierunku niż, wiesz, zapowiadałaś. No ale na tej samej szerokości geograficznej. No ale dziś rano ja wsiadłem po prostu w pierwszy samolot. Tylko żeby cię, wiesz, zobaczyć. Niepojęte. Co? Ja po prostu nie mogę uwierzyć. Ja pójdę załatwić dla nas inny hotel. Może szybko zamieść tekst reklamowy i dostaniesz przydział. A myślisz bardzo realistycznie, wiesz? Na razie. Odchodzi. Maja po prostu chodzi w tej z powrotem. Ze zdenerwowania zapewne. I nic tego nizowego pojawia się niezapowiedziana Sabina. O Jezu, dzień dobry. Dobrze, że pani jest. Jezu, poczekajcie, bo ja się zgubiłam. Wiadomo, no bo nie patrzyłaś w tekst. 43 strona, jesteśmy na samym dole 43 strony. 43 jest... Tak, jest. Dzień dobry. Dobrze, że pani tu jest. Sabina ją ignoruje. Sabina, no słyszy mnie pani? Miałyśmy się ignorować. No tak. Tak, ale po pierwsze nikogo tu nie ma poza nami, a po drugie sytuacja gwałtownie się zmieniła. Tak? Więc jednak pani kochanek jest żonaty? Nie szkodzi, mój też. Nie! Jest tu mój mąż. Nigdy jeszcze tak wcześnie nie wstałam. Odkąd syn chodzi do szkoły. Co? No, nagle zjawił się tu mój mąż. Przyleciał pierwszym porannym samolotem. O cholera, ale wpadka. No, można tak powiedzieć. Dla mnie jest zdecydowanie za wcześnie na stres. Ale musi mi pani pomóc. No dobrze, ale jak? No ja też nie wiem. Jak. Pojawia się Karol. Kochanie! Tak? Obie mówią, jedna i druga. To powiedziały. Dobra, no ja nie zauważyłem, bo patrzyłem w tekst. Obie mówią, kochanie, tak? To jeszcze raz, żebyś zauważył. Tak. Kochanie! Tak? Karol? Pani zna tego człowieka? Maja, tak, to ja. To jest, muszę powiedzieć... Co się stało, mój kochany? To jest moja żona. Mój kochany?
Mój kochany jest daleko w domu. Mogę przedstawić? Karol. Mój mąż. Moja przyjaciółka Dorota. Edwina gwałtownie kaszle. Cała restauracja myje ręce. Miło mi, że wreszcie mogę panią poznać, Doroto. Więc to jest Dorota. Wspaniale, że się wreszcie poznaliśmy, Dorota. I ja, fantastycznie, że jest pani Dorotą. Domyślam się. Dorota też uważa, że pokoje nie są od siebie wystarczająco odizolowane. Tak, tak, Dorota też tak uważa. Karol był tak miły, że zgodził się poszukać dla nas innego hotelu. Super, miło z jego strony. No i nie chcę, żebym tu została. O, wyobrażam sobie. Może Dorota ma ochotę mi pomóc poszukać innego hotelu? Nie, Dorota nie ma ochoty. No ale dlaczego nie? To świetny pomysł. Ja w tym czasie poskładam swoje rzeczy. W końcu Dorota pracuje w biurze podróży. No, no pośpieszcie się. To chodźmy, Dorota. Oboje odchodzą, ostrożnie wchodzi Oskar. Tudum, tudum. Dzień dobry, skarbie. O Jezus! Może jak mogłeś mnie tak przestraszyć? Gdybyś posłała trochę dłużej, tak jak ja, nie byłabyś taka strachliwa. Posłuchaj, wydarzyła się katastrofa. Jest tu mój mąż. O Boże. Zdaje się, że wszyscy się tu spotykają. A co masz na myśli? Nie, nic, tylko tak. To znaczy, kilka razy wydawało mi się, że spotkałem w tym hotelu osoby, które pobieżnie znam. Dobrze, w każdym razie muszę się stąd wynieść. Przeprowadzam się do innego hotelu. Znakomity pomysł. Poszukam jakiegoś innego. No, z moim mężem, tak. Ale... A ty zostań tutaj, a kiedy on jutro wyjedzie, wrócę do ciebie. To bardzo taktowne. Jezu, rany boskie, myślisz, że mi łatwo? Zaczynam rozumieć, dlaczego nie chcesz kogoś z przeszłością. No widzisz, sam widzisz, właśnie. Nie boisz się, że i ja wpadnę na taki pomysł? Nie. A dlaczego nie? Bo wtedy miałbyś do czynienia ze mną. Idę spakować rzeczy. Nie rób scen. Od jutra wszystko będzie pięknie. Pięknie. Pojawia się Karol z Sabiną. Od kiedy ty jesteś Dor... A nie, no dobra, oni wyszli. Pojawia się Karol z Sabiną. Od kiedy ty to jesteś, przepraszam, Dorota? Ja nie wiem, ona chyba mnie z kimś pomyliła. Znam twoją żonę. Poznałam ją w biurze podróży Doroty. No, pewnie dlatego myśli, że to ja jestem Dorotą. To dziwne. Mnie mówiła, że dobrze zna Dorotę i przyjadą tu razem. Zresztą nieważne w gruncie. Ups. Panie, nie denerwuj się, bo się zawieszasz. Jak się denerwujesz, to się zawieszasz. Paweł, umyj nogi. Myślę, że to dla nas dobrze. Zawiesiłeś się strasznie, musicie zacząć. Jest, dobrze, no teraz może będzie dobrze. Dobra, czyli jesteśmy w tym miejscu, tak, gdzie byśmy? Tak. Dobra, idzie, tak wychodzą. Pojawiają się Karol i Sabina. A kiedy ty jesteś Dorotą? Nie wiem, chyba mnie z kimś pomyliła. Znam twoją żonę, poznałam ją w biurze podróży Doroty. Pewnie dlatego myśli, że to ja jestem Dorotą. A co dziwne, no mnie mówiła, że dobrze zna Dorotę. Przyjadą tu razem. Że nieważne w gruncie rzeczy, to dla nas dobrze. Dobrze dla ciebie. To mogła też wyciągnąć, wiesz, inne wnioski. Ale co twoja żona tu robi? A ja nie mam pojęcia. Zamówiłeś więcej pokoi z przedziału, żeby nie przepadły? Pa, ale w Marrakeszu. To jest głupie, wiesz? A posłuchaj, no to na jeden wieczór przeniosę się z nią do innego hotelu. Jutro rano przyjadę po ciebie, polecimy do Marrakeszu. To jest niesmaczne. Patrz, i znowu zawiesił się patrząc w ekran. Ale ładnie, no. To jest niesmaczne. Kochanie, nie denerwuj się, to jest niesmaczne. Znowu się zawiesił. Ale patrz, jak ładnie. Patrz, pięknie się zawiesza. Co zawiecha, to portret. No. Jaki złodziak. Ładnie się zawieszasz, wiesz? Co się zawiesza, to portret. No, co? Ale że co? No jesteś ładnie zawieszasz, teraz się zawiesiłeś jakoś tak. Tak pięknie patrzysz na nas.
Tak, co się zawieszasz, to portret. Powinny być cyk, stop, klatka. Ja się jeszcze ani razu nie zawiesiłem. No to jest niesmaczne, dobra, to jedźmy z tym. No, może coś damy radę, no. To jest niesmaczne. Ale o co ci chodzi? No, czy mam się rozstać z żoną, żeby być z tobą? Zaskakujesz mnie. A nie, nie. A co znaczy, a nie. Wiesz, ja kiedyś tęskniłam za taką propozycją. A teraz? Tyle razy czekałam na telefon od ciebie, że przestałam pragnąć czegoś więcej. Sabina. To naprawdę beznadziejne. Wreszcie możemy uciec na kilka dni, a od razu zjawia się twoja żona. Wiarygodny przypadek, co? Zamówię taksówkę. Odchodzi, zjawia się Oskar. Dzień dobry. Dzień dobry. Szok. Oskar? Sabina. Najpierw ty. Przyjechałem tu za tobą. Co takiego? A po co? Ogarnęła mnie tęsknota. Po naszej rozmowie wczoraj wieczorem, no wiesz, przez telefon. A skąd? Wiem, że poleciałaś do Stambułu. Pilnuję cię. To jest dość przerażające. Czystej troski. Na miłość boską. Kiedy przyjechałeś? Dziś rano, pierwszym samolotem. A twój bagaż? A po co mi bagaż? Zostanę tylko na jedną noc. Nie, to jest niepojęte. A Dorota? Co z Dorotą? Dorota? Mieszkam z nią w jednym pokoju, ale dziś testuję inny hotel. I? Wchodzi? Wchodzi Maja z walizką. O, już jest. Cześć, Dorota. Dorota? Myślałam, że pani jest... Mogę przedstawić? Mój mąż. Pani mąż? Oskar, zrobił mi niespodziankę. Cześć, Dorota. Cześć, Oskar. Ci mężczyźni, co? Z nimi nigdy nic nie wiadomo. No, można tak powiedzieć. Więc to pani mąż. Tak. Miło mi pana nieco lepiej poznać. A co z małym? Słucham? Z Wiktorem, naszym synem. Już zapomniałeś? Jest u mamy. Ja cieszę się, że mogę poznać pana jeszcze bliżej. Lepiej. Pomyślałem, że zostanę tu na jedną noc, a potem wszystko będzie pięknie. Wchodzi Karol! Zaraz wejdę, jak się połączenie poprawi, bo ja mam teraz was na przyspieszonych obrotach po długiej pauzie. Dobra, jesteście, jesteśmy. Dobra. Cześć! Wszyscy się wzdrygają. Kochanie? Tak? Dorota. Tak? Dorota? Tak? Kochanie? Tak. Coś się tu pokomplikowało. Ściekanie. Scena 10. Maja z Oskarem. Więc to twoja żona, tak? No cóż, jest to też twój mąż. Ale ty wiedziałeś, że mam męża. Nigdy nie brałaś pod uwagę mojej żony. Zatajałeś jej istnienie. Nie zatajałem. Utrzymywałem z tobą związek w taki sposób, żebyś nie miała powodu przypuszczać, że mam żonę. I dziecko. To też. Jak mogłeś mnie tak oszukiwać? Z miłości. Co? Przecież nie kłamiemy po to, żeby kłamać. Kłamiemy, żeby chronić innych. Tak. I z tchórzostwa. To też. W przyszłym tygodniu jest koncert orkiestry Głęblas z Lipska. Pójdziemy? Nie wiem. Ja najpierw muszę to wszystko przemyśleć. Oczywiście, ale
Mimo to przecież chyba możemy iść na koncert. W końcu łączy nas przeszłość. To prawda. Ściemnienie. Maja i Sabina. Dorota. Dorota. Jeszcze raz nam się udało. Dzięki, jeszcze raz. Ja też dziękuję. Dorota. Dorota. No szkoda tylko jednego. Czego? No nie poznałam pani kochanka, tego chłopaka. O, ja też nie poznałam pani kochanka, tego Chopina. To prawda. Dobrze, może to i lepiej. Dlaczego? Jeszcze dwóch facetów więcej i po prostu oszaleję. Pani, często chodzę na koncerty. Na przykład w przyszłym tygodniu gra orkiestra z Lipska. Ma pani ochotę? A co, mąż nie chce z panią iść? Mogę mu to wyperswadować. Kupię sobie bilet, a pani będzie mogła wziąć go ze sobą albo kogoś, kogo pani zechce. To jest dobry pomysł. Do zobaczenia. Wkrótce. Hmm? Oskar, Sabina. Może zostaniemy kilka dni dłużej. A mały? Moja mama ma czas do końca tygodnia. No świetnie. Mam tylko jedno życzenie. Tak? Nie zostawajmy tutaj. Jedźmy do Marrakeszu. Nie ma problemu. Jesteśmy na tej samej szerokości geograficznej. A Dorota? Ona jest zajęta. W przyszłym tygodniu przyjeżdża orkiestra z Lipska. No, a jeszcze w następnym filharmonia z Nowego Jorku. Może twoja mama będzie mogła zostać jeszcze jeden wieczór? Czy chcesz iść z małym? Wiktor pójdzie z nami. Kupię mu bilet. Stać nas na to? Przecież masz teraz te prace korespondentki w dziale mody. Nie wiem, czy dostanę ją na stałe. Na pewno ją dostaniesz. Już ja się o to postaram. Jak się postarasz? Powiedzmy, że znam kogoś, kto ma wpływ na radę nadzorczą. Tak? Tak. Ściemnienie. Kolejne ujęcie, scena. Myślałem, że jesteś blisko zaprzyjaźniona z Dorotą. Nie, to znaczy tak, tylko to raczej luźno. Wiesz co, a wypocznijmy przez kilka dni razem. Chętnie razem. Ale nie tutaj, w Marrakeszu. Latają stąd jakieś samoloty? Oczywiście. I nie masz żadnych ważnych spotkań? Nie. Tylko w przyszłym tygodniu koncert orkiestry z Lipska. Pójdę z tobą. A co zrobimy z Biolą? No powinna pójść. Dobrze, więc idź z nią. Wiesz co, ja załatwię trzeci bilet. Żebyś się nie przeliczył. A nie wiem, ale nagle mam wrażenie, że wiesz, tu chodzi, wiesz, o nas. O nas? Żebyśmy się nie zgubili. Ale w Stambule czy w Marrakeszu? Będę czujny. Dobrze. Ściemnienie, nowy spot. Karol z Sabiną. I co teraz? Zwykły koniec romansu. To koniec? Poznałam twoją żonę. I co z tego? Jestem strasznie zawiedziony. A co, że jest taka fatalna? Nie, jest sympatyczna. Mogłam ją oszukiwać tylko, kiedy jej nie znałam. Na pewno nie odczuwam tego wobec twojego męża. Znasz mojego męża? Nie, ale gdybym go znał, to na pewno bym tego tak nie odczuwał. Moglibyśmy znowu wybrać się na koncert. Orkiestra z Lipska w przyszłym tygodniu? Za wcześnie. No, zawsze byłaś dla mnie kimś więcej niż kochanką. Wszyscy mężczyźni tak mówią, kiedy kończy się romans. Ale tak było. Zachowywałeś się tak, jakbym była kochanką, więc gdzie różnica? Tu, w głowie.
Wyobraźnia nie pokrywa się z rzeczywistością. Okej. Okay. Filharmonicy z Nowego Jorku za 3 tygodnie. Jeszcze tydzień później. Na koniec sezonu? Tak. Na koniec. Ściemnienie i rozjaśnienie na Małaszyńskiego. Niepojęte, co pan na wyprawiał. Nie musiał się pan na to godzić. A to prawda, nie musiałem. Obserwowałem Sabinę. Poświęcała panu tyle czasu, tyle panu myślała. Pewnie pana kochała. A dlaczego? To dla pana takie ważne, żeby mi o tym powiedzieć? Bo wszystko, czego na próżno u mnie szukała, znalazła u pana. Poza jednym. Czym? Wzajemną miłością. Ale to nieprawda. Kocham ją. Wyciągnąłby pan z tego konsekwencje. Nie mogę opuścić żony. No to znaczy opuścić? Opuścić to znaczy czuć się opuszczonym. No właśnie, to subiektywne. Niech pan to powie komuś, kto czuje się opuszczony. Powinniśmy się częściej widywać. Broń panie Boże. Mamy sobie więcej do powiedzenia, niż się panu wydaje. Jestem o tym przekonany. A więc? Co wiem? Moglibyśmy wybrać się razem na koncert. Tylko bez żon. Weźmiemy ze sobą dzieci. Dobranoc. Dobranoc. A chwileczkę, jeszcze jedno pytanie. Mianowicie? Dlaczego moja żona przedstawiła mi pańską żonę jako Dorotę? Tak, to dziwne. Moja żona też mi przedstawiła jako Dorotę kobietę, z którą jestem w Stambule. Zabawne, prawda? I zrazu tu człowieku kobiety. O, jest tu pewne wytłumaczenie. Jakie? Żadna z nich nie była tu Dorotą. Tylko? Ja byłem tu z pańską żoną, a moja żona, Maja. Maja. To zabawne. Kobieta, z którą tu jestem, też ma na imię Maja. Można by pomyśleć, że cały czas byłem tu z pańską... Ach, niech to wszyscy diabli. Trochę mi głupio. A cała historia zaczyna mi się wydawać więcej niż głupia. Nie miałem najmniejszego... No przykro mi, coś tu się pokręciło. Ty szczwany lisie! No. To brzmi dosyć ana. Zawiesiłem się? A nie. To brzmi dosyć anachronicznie. Ty niemoralny bydlak! O, już lepiej. Przysięgam, że się rozstaliśmy. Co? Kto? Pańska żona zerwała ze mną. Wszystko się skończyło. Ona szuka mężczyzny bez przeszłości. Zwariował pan? Słucham? Pańska żona się nie zorientowała, że ma pan romans z moją żoną, prawda? Chyba tak. Dlatego z pańską żoną nie było żadnego problemu, tak? Absolutnie żadnego. I chce pan, żeby tak było nadal? Szczerze mówiąc, tak. A nie byłoby tak, gdyby się o tym dowiedziała, tak? Oczywiście, że tak. Widzi pan, moje małżeństwo nigdy nie było szczególnie udane, dopóki pan nie wkroczył w nasze życie. Co pan chce przez to powiedzieć? Hop! Co hop? Londyn? Alpy? Seszele? O kolejności decyduje pan? Ale... A niech pan coś wymyśli, poradzi pan sobie. A gdyby pan potrzebował pomocy, to proszę dać znać. A pan co pan zrobi? A zajmę się, proszę pana, podatkami. Przy okazji mogę wydrukować którąś z pańskich ilustrowanych historyjek. Ma pan na myśli chłopca w wielkim kapeluszu? No, w pańskim przypadku raczej wesołego kangura. Turum, turum. I to jest koniec sztuki. No słuchajcie, to niezbyt mi się to podoba. To co? Niezbyt mi się to podoba. Ten tekst, ten materiał. No. Znaczy ja ci powiem, że pomysł jest bardzo fajny. Mi się podoba. Naprawdę? Pomysł mi się podoba, tylko że jest takie, wiesz, no...
Dużo tam jest takie, to jest to, czego ja nie lubię. Pytania jest, nie? Trzeba byłoby... No, dużo trzeba było tym popracować. To, czego ja nie znoszę, to jest Deus Ex Machina. To znaczy, że ta zmiana, w co Amerykanie nazywają dark point, tak? Czyli, tak. Czyli ten ciemny punkt, ten punkt przełamania historii, on tutaj następuje tak straszliwie tandetnie. To znaczy, tu nie ma historii, która właśnie by się wywiązała po tym czwórkowym spotkaniu w tym hotelu w Stambule. To jest problem. Tam się strasznie długo zawiązuje akcja. Zawiązuje się i zawiązuje i zawiązuje. Ale to jest troszeczkę przewidywalne, bo w zasadzie w trzeciej scenie już wiesz, że nastąpi, nie? No tak. I teraz, gdyby to było tak, że oni się spotkali i zaczyna się akcja, rzeczywiście, coś się dzieje, nie wiem, drzwi trzaskają, coś ktoś kombinuje, to wtedy możemy powiedzieć, dobra, mamy farsę, typową farsę, idźmy w to, bawmy się, tak? Wtedy byśmy skrócili te pierwsze spotkania, te wszystkie te długie, przeciągnięte dialogi i wtedy byłoby w porządku, tak? A skupilibyśmy się na tej akcji farsowej w drugiej części. Kręgosłup tego wszystkiego jest bardzo fajny, no tylko tak gorzej trochę z wypełnieniem chyba, tak właśnie to jest. Ja uważam, że to jest super materiał na tą małą scenę, bo to są bardzo intymne sceny między dwojgiem ludzi i teraz coś kombinujemy, ale im prościej, tym lepiej. Przeczytać potem na żywo, za jakieś tam, kiedy się skończy ta kwarantanna? W maju. W lipcu, w sierpniu, tam we wrześniu, no w końcu wyjdziemy z domu. Możemy sobie to przeczytać jeszcze raz, no widzowie, jeżeli ktoś z naszych widzów kwadratowych widział ten materiał, to nasze czytanie, no to też niech się wypowie, oczywiście biorąc poprawkę na problemy komunikacyjne, bo to też nie jest tak, że sztuka brzmi tak jak to, co my teraz czytamy na Skype'ie, no na litość boską. No wiadomo, że to jest, są inne rytmy, są streszczenia, są skróty. Tak, cała edycja tekstu, to jest gigantyczna praca od tego momentu, aż do tego ostatecznego celu, no ale może ktoś z Państwa na przykład ma pomysł, znaczy nie pomysł, tylko widzi gdzieś w głowie. Znaczy powiedz po prostu szczerze i uczciwie, proszę Państwa, szukamy reżysera. Ale dobrego scenarzysty, który by to wszystko tak... Dobrej sztuki. Kochani, dobrze, no to my, jeżeli ktoś nas oglądał, to będzie nam bardzo miło, jeżeli przyślecie jakieś swoje opinie. Nie na temat jakości tego, co myśmy tu wykonali, bo to nie o to chodzi. Co do samego tekstu, myśmy przeczytali tekst, to jest nasza praca, my to robimy często. Z różnym skutkiem, ale powstają sztuki. Czasem nie powstają, a czasem powstają takie, które widujecie na przykład w kwadracie, czyli zakładam, że dobre. Czy ze sztuki Dogadzaj mojej żonie René Heinersdorfa może być dobra sztuka? Ja nie wiem. Ale dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, kochani. Naprawdę. Ania Cieślak, Ilona Chojnowska, Paweł Małaszyński. Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję. Pracowaliśmy dzisiaj. Nie ma problemu. I tak szczerze mówiąc, nie miałem żadnych planów oprócz siedzenia w domu. Kochani, widzimy się może przy czytaniu następnej jakiejś sztuki. Ściskam Was bardzo. Pa! Pa! Pa!